Hej kochani, z tej strony Martyna, witam Was bardzo serdecznie, mega długo wyczekiwanym i przyznam się szczerze, że tutaj odbijam się od Waszych komentarzy, ponieważ bardzo zaniedbałam YouTubea ostatnio i nagrania, które wrzucałam, niekoniecznie były tym, co chciałabym wrzucić, więc chcę mu się zreflektować i nagrać Wasze teorie, które żeście mi zostawili pod ostatnimi postami na Discordzie. Ci co nie wiedzą, wystarczy wejść na mojego Discorda i jest na tym Discordzie specjalny kanał, właśnie stricte teoriowy, poświęcony stricte teoriom, i tam sobie gadałam. O rzeczach, które nas interesują. Tych teorii jest naprawdę, naprawdę dużo. I powiem Wam szczerze, że od, od ostatniego czasu, co ja w ogóle widziałam, ten kanał zaliczył w ogóle nawet swój um, glow up, że tak powiem. Bo z tego, co widzę, stworzyliśmy nowy kanał, nowe tam e, zabawy. I mamy przeróżne teorie od tego, co się działo z grupą e, lisy. To jest dość ciekawe patrząc na to, że ostatnio nikt o tym w sumie nie mówił, jakby nawet jak mamy ten nowy początek, gdzie Lisa wraca, czy tam wybiera się chyba na tą trasę koncertową, co też chyba jest co nieco niejasne, to podoba mi się fakt, że wszystko zostało tutaj widzę przez Lilax-Chan bardzo, bardzo omówione. Powstała też teoria o yy, starbreedach, o opiekunach życia, która jest bardzo, bardzo długa. W ogóle te teorie są mega rozpisane. Ja nie wiem nawet, czy jakikolwiek film, który ja nagram, wiecie, da ten cały justice z tym wszystkim filmom, które powstały. I w ogóle jestem totalnie, totalnie zakochana z tym wszystkim. Yy, ale jest taka... Yy, jest część z nich, są w sumie te trzy, które chcę wam przedstawić dzisiaj, które wydają się najbardziej aktualne i takie, że mogą was faktycznie zainteresować. A oczywiście, jeżeli chcecie przeczytać więcej teorii widzów, którzy się starają bardzo, żeby je napisać, to wbijajcie na Discorda i sobie odpalcie ten kanał. My przechodzimy już do tych, które chciałabym wam zaprezentować i omówić, pokazać, przeanalizować coś takiego. Dobra, więc tutaj teoria o tym, w jaki sposób właściwie Lisa i jej gang się rozpadli. W zasadzie to chyba nie wiemy, co doprowadziło do rozpadu jej grupy. Jej ja farka z myśliłyśmy kilka teorii, co mogło się wydarzyć. Jeden. W grupie doszło do problemów miłosnych. Jak dobrze pamiętamy, grupa składała się z Lisy, Kiyomi, Brittany i Kevina, przez co mogło dojść do takowego problemu. Na przykład Kiyomi i Brittany zakochały się w Kevinie i pokłóciły się na tyle, że opuściły ekipę. Ja z farka zwątpimy, że Lisa zaciągnął do Kevina, ale nigdy nie wiadomo. I tu też potwierdzam, bo jakby i w serii, i w ogóle istniał inny chłopak, to był taki blondyn i on bodajże pojawiał się w um, staj nie wstajni marzeń, ale chyba w marzeń też miał swój epizod. To był chłopak. Lisa, Anna kazała Lisie załatwić mu jego numer telefonu, a się okazało, że on to w sumie na nią leciał. I też chyba nawet w Akademii Gwiazd była taka scena, w której oni się jakoś tako. Że ona z kimś po prostu jakieś flirty tam uprawiała, także mega szanuję. Drugie, ekipa rozeszła się pokojowo. Mogło dojść do tego na przykład dlatego, że albo nikogoś się kręciło życie gwiazdy, albo że chcieli się spełniać w czymś innym lub z innych powodów. Co też uważam, że jest mega interesujące. Dlaczego? Dlatego, że jedyne co my wiemy to to, że ona jednak na tą trasę koncertową pojechała. Że pojechała na tą trasę koncertową z zespołem. To jest też chyba kolejna rzecz, którą my wiemy. Ale czego my nie wiemy? Kim był ten zespół tak w ogóle? Bo tak naprawdę oni byli w zespole razem. Kiyomi. Kiyomi, tak ona tak miała? Jakby. Oni też się kolegowali, i wiecie, ale głównie graliśmy Lisą, więc ona w sumie jest teraz promowana jako solowa artystka. Więc czy ona faktycznie tam jechała z nimi, czy już wtedy nie doszło do jakiejś tam sytuacji, gdzie oni po prostu ze sobą nie gadali? Też jest jakaś ciężka kłótnia, ale tutaj też jest etap, który mi się bardzo, bardzo podoba. Bo jeżeli faktycznie mamy punkt czwarty, piąty i szósty, jeżeli faktycznie to przeszło przez Lisę, no bo widać, że to jest typowy. Main charakter, wiecie co mam oczywiście w tej chwili na myśli? To najprawdopodobniej doszło do takiej sytuacji, że albo Lisa odeszła pokojowo, albo właśnie odeszła, bo się pokłócili, albo tęskniła tak bardzo za Jorwik, że zdecydowała się tam wrócić. Jak dobrze wiecie, jakby było tak, że ona najpierw pojawiła się w Jorwik, później chyba poszła do szkoły, zaczęła karierę. Nie wiem, jej tata wtedy pracował prawdopodobnie na tej platformie wiertniczej jeszcze. No i jakoś chwilę, kiedy ona chyba pojechała na trasę koncertową, w tym samym czasie jej tata już się przeniósł z powrotem na Jorvik, tak dosłownie, i zbudował sobie rancho. Bo z tego co pamiętam, jak dziś rancho powstało głównie właśnie dla niej, i żeby to był prezent dla niej, kiedy ona wróci. Więc to też jest jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, właśnie najbardziej kieruje się koło tej teorii, że ona po prostu. Tęskniła za Jorwik, chciała do tego Jorvik wrócić. Też najnowsze rozpoczęcie gry, w którym trenujemy razem z Lisą jazdy Jazdę, która chce sobie jazdy przypomnieć. W ogóle nie wspominane ani o Kevinie, ani o nikim. Często było tak, na przykład jego pies, z tego co się orientuje, cały czas pojawia się w grze i można go spotkać przed ujeżdżalnią. Chyba ten pies nazywał się Disco, ale. Kijomi, Brittany i, i Kevina, no nie, nie spotkacie nigdzie. I mnie ciekawi też dlaczego. I w ogóle ta teoria mega mnie ruszyła. Już nawet nie chodzi o to, jak bardzo ktoś się postarał, żeby ją stworzyć. Chodzi, słuchajcie, tutaj o to, że zwróciła uwagę na mega, mega ważną rzecz. Co się stało z tą ekipą? Przecież to jest jakaś też przeszłość dziewczyn i w sumie chyba nawet w książkach tego nie ma. Nawet jak się przypomina o Lisie i jej jakiejś tam karierze, i jej w ogóle talencie i wszystkim, to nigdzie nie ma tam jej przyjaciół. Tak samo trasa koncertowa, niby pojechała na trasę koncertową z zespołem, ale wróciła sama. Co się stało zresztą tych ludzi? Bardzo chciałabym to wiedzieć i Lilax i Farkas. Ja zostawiam oczywiście tutaj tą teorię, żeby widzowie sobie mogli całą przeczytać. Ja jestem zakochana i w ogóle też ten wniosek pod koniec, że znudziło jej się życie gwiazdy, no mi się wydaje, że i by się to życie gwiazdy nie znudziło, tylko kwestia jest bardziej taka, że im się już tego nie chciało kontynuować w żaden sposób i nawet jeżeli wiecie... No, jeżeli byłaby naprawdę tak sławna, to mogłaby cały czas koncertować i jeździć nawet ze starszajnym. Umówmy się, z jakiegoś powodu tego nie robi i też z jakiegoś powodu znajomi z jej życia zniknęli, więc czy się pokłócili, czy się nienawidzą, czy po prostu każdy poszło w swoją stronę, ale gdzie tak właściwie, skoro disco cały czas jest na jurwiku? Tego nie wiemy, może kiedyś się dowiemy, nie wiem, fajnie byłoby jednak wiedzieć. Teoria o tajemniczej osobie odzianej w szaty, która uratowała podróżniczkę Teberii od tajemniczej kreatury. W bibliotece Fortumaria widzi obraz posuniętego w latach y Mężczyznę ubranego właśnie w szaty, najpewniej szare. Sama osoba daje taki trochę klimat antyczny, co pasuje do okresu historycznego Tyberii, gdzie mówiła, że pochodzi ze starożytnego Rzymu. Na obrazie widać, że to ta osoba była powiązana z magią. Księga, tajemnicza kula światła i chyba wyrastające gałęzie z prawego boku. Plus uważam, że ta osoba stała się potworem, którego boi się Beatrix i nas ostrzegała przed nim. I właśnie znajduje się za drzwiami, do których mamy nie podchodzić, a słychać podejrzane dźwięki. Dlaczego? Tyberia została obarczona klątwą, przez które włóczyła się na wieki po za swoją nadmierną ciekawość, więc i, sama w szat... więc i sama osoba w szatach mogła również zostać taką klątwą obarczoną, no, na przykład przez własną chciwość wiedzy lub nieetyczne eksperymenty z użyciem magii, lub nawet naraził się wale na wieczne przebywanie wśród ksiąg. To by wyjaśniało, dlaczego potwór jest otoczony regałami z książkami i pochyla się nad jedną, obrazu, o których mowa w przybliżeniu. I mamy tutaj obrazki. Ja Wam powiem tak. Mi się mega podoba to podejście. Dla mnie w ogóle to. Jest mega nieokreślona postać, jakieś chodzą, chodząca gałęź, chodzące drzewo, której w sumie nie możemy porównać do żadnej z rzeczy, które już widzieliśmy, czy w grze, czy w ogóle mogliśmy sobie wyobrazić. I ten tutaj gościu, ja skłaniam się, że to faktycznie mógł być jakiś potomek yy, strażników Aiden. Ta moc, ta moc tych gałęzi jest naprawdę zastanawiająca. Nie wiem czemu od razu mi się to skojarzyło z Naruto i właśnie chyba z Mocą Ziemi też, jak się miało w Naruto Moc Ziemi, a niewiele osób ją miało, tylko chyba jeden najpopularniejszy ninja, yy, który był chyba jakiś tam Hokage w pewnej wiosce. To kto zna Naruto, kto ogląda anime, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Yy, też tam była taka sytuacja, że oni mogli robić różne rzeczy. Jeżeli to faktycznie była ta osoba, to nie skłaniałabym się w stronę tego, że ona została się, jakby dała się zamknąć, tylko albo... Mm, cały czas skończyła z tym swoim researchem, chociaż pamiętam, że kiedy wchodziła biblioteka i została ona opuszczona i wręcz zamknięta, było coś tam gadane, że ci ludzie przestali się w ogóle po niej poruszać. Może to jest jeden z ludzi, którzy faktycznie pomógł Teberi i kiedyś mógł dzięki, wiecie, tym przejściom w tym gaju się przemieszczać i swobodnie do tej biblioteki wchodzić, ale któregoś dnia już do tej biblioteki po prostu nie wrócił, więc nie wiem, czy to mogłaby być ta postać, bo ja na przykład już od dłuższego czasu, od kiedy robiłam zadanie z taberią, nie słyszałam żadnych jęków tam z tyłu. Wcześniej naprawdę słyszałam je dość często i były dość irytujące, ale mega mi się to podoba, bo pierwsze bierzemy tutaj pod uwagę kogoś, kogo wcześniej w sumie nie brałam pod uwagę wcale. Te korzenie wyrastające są mega, mega podejrzane i w ogóle ta postać po lewej zawsze wprawiała mnie w jakieś takie dziwne uczucie, że chciałabym. Abym wiedzieć, co to jest, i w sumie dalej nie wiem, ale to, to, to jest mega. Ja zawsze myślałam o Evergreju, o jakimś po prostu strażniku, o kimś, kto mieszka na przepaści popiołów, bo to jest prawdopodobnie miejsce, w którym się to wszystko działo, ale wszystkie drogi teraz kierują do przepaści popiołów. Nie wiem, czyście to zauważyli. Fakt, że został zniszczony portal w tym momencie, prawdopodobnie ten portal będzie musiał zostać odniesiony gdzieś indziej. Nazwa tego portalu nawiązuje do jakiejś rzeczy podwodnej. Czy my będziemy gdzieś latać pod wodą, czy faktycznie lawa też, wiecie, ma taki, no po prostu dla mnie na 99% z jakiegoś powodu pojawimy się tam, pojawimy się szczególnie w tej przepaści popiołów i po prostu ja, ja to czuję, ja to wewnętrznie czuję, wiem, że w ogóle zjechałam z tematu. barawo Farka, świetna teoria, mega się to czytałam. Teoria osłupki, której Niku nie mogę przeczytać niestety przez jakiś tam trip streamowania, ale niestety mam go włączonego, bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Teoria pewnie wałkowana tutaj wiele razy, ale kim, była, yy, kim bym była nie przyszła temat, który był poruszany w teoriowym komunicji naprawdę dużo. Oczywiście mowa o Kati oraz lodowej bramie bądź lodowym portalu. Wykonałam grafikę dość kiepską, ale jednak, która przedstawia, przedstawia kolory rzymskiego portalu. Wejście do niego z biblioteki Fortu Maria, kryształu Kati, zamku baronowej, kryształu w lampie w Dolinie oraz lodowej bramy. Nie licząc drzewca, kolor są bardzo podobne, jeśli mowa o odciniach niebieskiego. Pytanie: czy te wszystkie kryształy są ze sobą powiązane? Wiadomo, że można w jakiś sposób skombinować, że te z ukrytych, doliny ukrytych dinozaurów są, ale co z takim zamkiem? Czemu ono? Ma kamień i jakie jest to znaczenie? Jeśli chodzi o kamienie w rzymskich portalach, są one uszkodzone, jednak nadal działają. Czy korzystanie z pękniętych kryształów może skutkować jakiemuś rozpadowi? To z naszej strony bardzo nierozważne, szczególnie jeśli w grę wchodzi SplotGuyu. Patrząc na to, jeszcze, że SplotGuyu jest w tej chwili zainfekowana, a my nawet nie wiemy przez co. Chcę jeszcze nadmienić, że kryształ Katy zmienia kolory. Dużo osób twierdzi, że nie, tu nie chodzi o oświetlenie, jednak na dwóch pozostałych grafikach zamieszczam dowód rzeczowy. Na jednym z nich widoczne są żywsze kolory niż na drugim, jednak nigdy nie świecił się tak jak na lodowej bramie podczas proroczego awalona. Wydaje mi się, że są to dziury, które przeszkadzają mi w dotarciu do finalnej tezy mojej teorii. Jakieś brakujące informacje, dlatego chętnie też samo usłyszę, co nie mają do powiedzenia. Teorię robiłam sama, ale dziękuję Adhaja za częściową pomoc. I to jest rzecz, która mnie tak cholernie zaskoczyła, tak bardzo w ogóle nie pomyślałam. Nie zdałam sobie sprawy, że faktycznie miłość um, SSO do niebieskich kryształów jest jakaś nienaturalnie duża. Sam fakt, że można było je zebrać, sam fakt, że pojawiają się w większości portali, i wszędzie jest ten kolor niebieski, na pewno ma jakieś znaczenie, no bo umówmy się, niebieski jest dość czekajcie, nawet może sobie LEDy zmienię, słuchajcie, żeby były na niebieskie, żeby było romantyczniej, ale to jest taki bardzo, bardzo ładny niebieski, o coś w tym stylu nawet. Ja jak ja to zobaczyłam, i nawet jeżeli, to wiecie, nie ma jakiegoś celu, ta teoria nie ma jakiegoś tam konkretnego pójścia, w którąś stronę jakiegoś wytłumaczenia czegokolwiek, to dlaczego faktycznie w tej grze jest tyle niebieskich kryształów? To to jest dziwne, dlaczego Katia też ma taki niebieski kryształ? I o co chodzi z tą lodową bramą, tą lodową czarownicą? I czy kiedykolwiek do nas wrócą ci cholerni kalterci, którzy nas zostawili, twierdząc, że jest jakieś niebezpieczeństwo, ale jakie? I to wszystko schodzi mi, słuchajcie, do tej cholernej przepaści popiołów. Po prostu ja to widzę swoimi oczami, że do Dud kiedyś jeszcze pójdziemy, i to nie tylko tak o, tylko w sprawie też fabularnej. Bo z tego, co kojarzę, mało było tak stricte fabuły w Dud. Po prostu to miejsce odblokowaliśmy, ale w totalnie jakby innych jakby inne były do tego intencje, a nie faktycznie, żeby przejść fabułę czy jakkolwiek na nią wpłynąć. Mega, mega się to fajnie czytało. I ostatnia teoria, którą teraz skapnęłam się, że istnieje, bo chciałam ją znaleźć, później nie mogłam jej znaleźć, teraz ją znalazłam. Więc słuchajcie, z 20 grudnia, 28 grudnia i to oczywiście Farkas i patrzcie na to. Dom na zdjęciu to były dom Avalona i Evergreya, przed czasów dołączeniem do druidów. Wiadomo, że nasza dwójka braci kiedyś mieszka w Księżycowym Sierpie, ale nigdy nie zostało to doprecyzowane. Poza tym jedyny taki dom z w całej wiosce. Najpewniej obaj go ogrodzili przy przenoszeniu się do Valedale, by nikt nie powołany tam nie wchodził. Nie pamiętam, dlaczego właśnie też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego sugerujemy się, że to może być jego dom. Ich dom, tak właściwie. Może było jakieś info, tylko ja po prostu tego nie pamiętam, ale jeżeli to jedźmy dalej, bo co będzie dalej? To posągi to podobizny dwóch sióstr Siwe lub one same zaklęte w kamień. Dowód numer jeden. Siwa sama wspomniała, wspomniała, że ma dwa siostry, dwie, dwa siostry, dwójkę siostry i są one widoczne jako malunek na skale. Dowód numer dwa. Oba posągi znajdują się w Odnowionych miejsc, gdzie zespół SSO postanowiło je zostawić. Najwyraźniej mają jakieś plany związane z nimi. Dowód numer 3. Siwe ma kroki jako chowańce. Pani Holsford ma pszczoły jako chowańce, więc te gargulce mogą być chowańcami jej sióstr. Wersje wydarzeń, dlatego są kamienne. Wersja numer 1 to tylko posągi i pewnie chodzi o to, że nie mają jakiegoś znaczenia. Wersja numer 2 to są dosłownie siostry siwe, tylko same zamieniły się w kamień lub zostały w nim uwięzione. Wersja numer 2 dzieli się na uciekały przed kimś, przed czymś i w formie że jest bezpieczne, tylko nie potrafią się samo odczarować. Zagrożenie nie minęło i nadal, nie ukrywają, nadal się ukrywają w tej formie, odniosły jakieś rany, choroby i w ten sposób się leczą, coś w rodzaju śpiączki. Siwe sama je zakleła jako rodzaj ostatniej deski ratunku dla nich lub jako kara za coś, jakaś siła je zaczarowała i Siwe straciła z nimi kontakt. To też jest dla mnie ciekawa rzecz. Czemu? Nawet jeżeli może to nie być stricte powiązane z Siwe, 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 mówcie jak chcecie, to te posągi spędzają mi sens powiek już tyle czasu i ja cały czas się zastanawiam, o co faktycznie z nimi może chodzić. Bo gdy spojrzycie na nie, wydawać się to może jakaś strażniczka, która pilnuje jakichś psów, ale czemu to w ogóle tam leży? Czy to jest jakaś kapliczka Aiden? Aiden nigdy nie miała żadnych gargulców, więc to w ogóle, wiecie, jakoś nie pasuje fabularnie, ona miała jakieś tam drzewka posadzić. Teraz ogólnie mówimy o tym, że ona posadziła te drzewa życia i te drzewa życia się odpłacają, wiecie o co chodzi, to, 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 to jakoś w ten sposób poleciało, ale co to jest w ogóle? I od czego to zależy? Yy, też jest rzecz, która mnie ciekawi, kiedyś jak jeszcze nie otworzyliśmy przepaści diabła, latało nad nią miliony czarownic i dużo je było widać z daleka, a teraz jest tylko Siwe. I to Siwe, które nie wygląda jak normalna czarownica, jak Pi, która się lata na miotle, tylko faktycznie ona jest czymś totalnie innym, jest jakimś innym bytem. I też mówiła, że tych sióstr ma dużo, i przecież jedna z jej sióstr yy, w, przecież nawet wspierała. Galopującego Thompsona i stworzyła ten piękny młot, w którym on niszczył później e, te kamienie, który teraz znowu został użyty po tylu latach i znowu pewien tam kamień, no, drzewo zostało zniszczone. Ja nie wiem, czy mogłabym stwierdzić, że są one jako tako połączone. Podoba mi się teoria chowańców, nigdy nie spojrzałam na to w ten sposób, że faktycznie są te kruki, są te pszczoły. Czy pima jakiegoś chowańca? Chyba nie, chociaż pomyślałam, że żaby, ale jak ja to przeczytałam. To po pierwsze obudziłam się, że te posągi istnieją, bo totalnie o nich zapomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zdałam sobie sprawę, że z identone to one nie mogą być powiązane, bo to totalnie nie pasuje do historii żadnej. A jeżeli one faktycznie zostały, mimo tych wszystkich odnowień, no to coś musi być na rzeczy. No i ostatnia rzecz. Podobają mi się. Podobają mi się, podoba mi się ta teoria i ciekawi mnie, gdzie są siostry siwe, Ona nigdy nie była sama. Czy jej siostry są rozwalone po całym świecie Jorwiku i w ogóle? Czy to tak ma wyglądać? Co się z nimi teraz dzieje? Wiem, że pewnie po chcecie pogadać w ogóle o najnowszej fabule że tak powiem, zdaję sobie z tego sprawę, że chcielibyście to zrobić w tej chwili, ale ja Wam powiem tak. Widziałam komentarze widzów, widziałam komentarze osób na Facebookach, na Instagramach i wszyscy mówią, że nagle to ruszyło aż za bardzo. Ja powiem Wam szczerze, tak jak tylko szczerze mogę, że ja nie wiem, czy jestem w stanie się z tym zgodzić. Ja uważam, że właśnie to jest to, czego ta gra potrzebowała. Może te sceny były trochę żałosne i faktycznie dało to takie odczucie mm, agresywnego pójścia do przodu, ale czy zaraz znowu nie będzie tak, że dostaniemy jakieś milion więc z tyłka wyciągniętych właśnie tak samo jak siwe nagle się skądś wzięła, czy cokolwiek innego. Wiecie, coś, co znowu doprowadzi do tego, że będziemy przez następne 13 lat siedzieć i czekać, aż w sumie dojdzie do jakiejś tam yy, konfrontacji. Jedyne co mnie interesuje, to co tak naprawdę Cheojo będzie robić. Gdzie jest Darko w ogóle? Bo to też jest rzecz, o którą muszę was zapytać. Gdzie jest w ogóle Darko? Ja wiem, że on wybuch, ale czy on w pewnym momencie nie wrócił? Próbuję to sobie przypomnieć. Mam wrażenie, że on jeszcze żyje, że po tej akcji z. Elizabeth, że on się jeszcze pojawił kiedyś i to żywy, i nie martwy na pewno nie. I ja po prostu. Mam wrażenie, że o nim zapomnieli, albo ja po prostu oczywiście zapomniałam, więc zapiszcie, jeżeli Wy kojarzycie o co chodzi. No i w ogóle co z portalem? Skoro portal został zniszczony, ten jakby pierwszy, którym mieli go przywołać, to gdzie będzie nowy. I ja cały czas mówię przepaść popiołów, przepaść popiołów, jeszcze mi beknie się ta przepaść popiołów, może wcale to nie będzie to, ale tak uważam i tak sądzę, że to będzie przepaść popiołów i my tam kiedyś pojedziemy z jakiegoś powodu. Nawet jeżeli nie konkretnie odwalić się od garnoka, to wyczuwam, że będziemy robić coś innego. Jeżeli ta brama faktycznie jest tą bramą halda, chyba tam hala i chodziło o jakąś bramę wodną, to chyba nie ma jakiegoś innego miejsca w tej chwili, które mogłabym przypisać do tej bramy. Jakby nie licząc samej znowu wody. Ale nie wydaje mi się, że oni będą odnawiać, bo oni po coś tego nie zniszczyli. I też pisaliście komentarze, że no, Annę mogłaś zniszczyć to już 100 lat temu. No wiecie, jak ktoś teraz dopiero zacznie grę, to do, do, dla niego będzie chwila, nie? Dla nas to było 100 lat temu faktycznie. Dlatego też komentowanie tego, póki to nie ruszy trochę dalej, nie wiem czy mam się tym zajmować, ale napiszcie Wasze zdanie, czekam. Mm, oczywiście gratulacje dla wszystkich naszych teoriowców, którzy po prostu cudowni są i tak się poświęcają na to, żeby to faktycznie było dobre, jakościowe, fajnie opisane. Są zdjęcia, jestem z Was dumna i bardzo się cieszę. I dziękuję za Wasze wsparcie i za wszystkie miłe komentarze. Przepraszam, żeście się na mnie zawiedli raz, drugi, trzeci. Naprawdę staram się, żeby, wiecie, robić content, po prostu nabierę swoich możliwości, a ostatnio przez egzaminy moje możliwości są żadne. Ale trzymajcie za mnie kciuki, może nim dalej, tym lepiej zobaczymy. I widzimy się w następnych materiałach. Pa, pa!